Na sali dyrektorzy placówek, które realizują kształcenie zawodowe. Wśród gości także m.in. naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy Rafał Piotrowski, który podsumował kolejne działania związane z projektem Szkoła Praca Przyszłość. Jak mówił, ważnego zadania mającego promować kształcenie zawodowe, na którego realizację samorząd częstochowy przeznacza znaczne środki. Jesteśmy przed kolejnym rozpisaniem projektów zarówno miękkich, czyli na przykład na staże na prawie 4 miliony złotych, ale również na doposażenie pracowni w szkołach zawodowych na kolejne ponad 10 milionów złotych, czyli w przypadku szkolnictwa zawodowego i zaangażowanie miasta naprawdę jest ogromne i to nas bardzo cieszy, bo szkoły zawodowe bardzo mocno się rozwinęły. Faktycznie kwoty mogą robić wrażenie, ale z drugiej strony trudno uczyć zawodu, gdy nie można zapewnić odpowiednich warunków do jego praktycznej nauki. Dyrektorzy placówek mogą się więc cieszyć z kolejnych inwestycji. Czasem jednak bywa tak, że nawet najlepiej wyposażona pracownia nie jest magnesem dla uczniów. Wszystkie zawody, wszystkie technika cieszą się dużym zainteresowaniem i wydaje mi się, że można powiedzieć, że o takim odrodzeniu szkolnictwa branżowego, wydaje mi się. Także tego typu akcje, tego typu konkursy na pewno pokazują młodym ludziom, uczniom ze szkół podstawowych, że można uczyć się ciekawych rzeczy w technikum, można zdobyć fajny zawód. Nabór przeznaczenia jest duży. W zeszłym roku otwarliśmy 9 klas w technikum numer 2 i jedną w zawodowej szkole, branżowej szkole pierwszego stopnia. Także w sumie 10 klas, także naprawdę duże jest zainteresowanie szkolnictwem zawodowym. Pomału to się rozwija i właśnie dzięki temu takim projektom jak ten Szkoła Praca Przyszłość, który organizuje Urząd Miasta Częstochowy, poradnia przyrodniczo-pedagogiczna, jakie częstochowskie szkoły, jest jeszcze większa szansa, żeby to szkolnictwo zawodowe się bardziej rozwijało. Uczniów chętnych do nauki w szkołach, dających możliwość zdobycia zawodu, więc nie brakuje. A sami uczniowie, jak mówią, kiedy wybierali dalszy kierunek kształcenia, zrobili to świadomie i swojej decyzji nie żałują. Ja dążyłam drogą zawodową mojego taty, który też pracuje właśnie na magazynie, też jest logistykiem i jakby twierdzę, że mam to już we krwi i planuję w przyszłości pracować w zawodzie i wiem, że znajdę pracę. Naprawdę można powiedzieć, że w każdym calu ta szkoła ukierunkowuje bardzo dobrze zawodowo i w logistyce, i w innych zawodach. Nauczyciele bardzo dobrze nas wspomagają w każdym po prostu calu. Już za kilka miesięcy ostateczną decyzję, gdzie kontynuować swoją edukację, podejmować będą uczniowie klas ósmych, których reprezentacja pojawiła się podczas podsumowania projektu. Oni, a także ci, którzy nie mogli być obecni podczas tego wydarzenia, już wkrótce będą mogli wziąć udział w targach edukacyjnych organizowanych w różnych placówkach oświatowych, a których ostatnia edycja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. W tym roku już zapraszamy młodzież, zapraszamy rodziców na wizyty właśnie w szkołach, aby można było zapoznać się z aktualną ofertą edukacyjną szkół branżowych, zawodowych, liceów. W niedługim czasie pojawią się informacje zarówno na naszej stronie i pewnie w tejże telewizji Orion będziemy o tym też mówić. Zapraszamy.